Namaste moi drodzy, witajcie na jodze, na stabilizację tłowia, lepszą kontrolę neutralnego ustawienia miednicy, aktywację core, mocne plecy, mocny tłów. Dzisiaj wyzwanie na trzech klockach, przygotujcie sobie stabilne klocki, przynajmniej pod głowę oraz pod łopatki muszą być korkowe bądź drewniane, natomiast pod kostki może być pionkowy. Jeśli za bardzo będzie się kołysał, sugeruję wieże z książek, również klocek drewniany albo bolster do jogi. Czasami mamy takie momenty w życiu, że nie chce się nic, brakuje nam stabilizacji, właśnie miednicy, tłowia, czujemy się przemęczeni i chcemy wykonać asany oraz ćwiczenia w bardzo powolnym tempie. Chcemy wzmocnić centrum, wzmocnić plecy, chcemy poczuć efekty. Ja akurat nagrywam dzisiejszą lekcję w 34 stopniach, ale możecie do tej lekcji wracać przez cały rok, zwłaszcza też w zimie, gdy poczujecie taką senność, jakąś wewnętrzną niechęć do szybkiego tempa, ale również nie będziecie chcieli się porozciągać i relaksować na imiodze, tylko rzeczywiście poczujecie potrzebę bardziej takich pilatesowych asan bądź ćwiczeń stabilizujących tłów. Dzisiaj łączymy sobie jogę z pilatesem, przygotowujemy właśnie trzy klocki. Zaczniemy od oddechu boczno-żebrowego, usiądźcie w wygodnym siadzie. Kładziemy dłonie na dolnych żebrach, Twoim zadaniem jest robić wdechy nosem, Rozszerzając klatkę na boki, wyraźnie czując jak pępek idzie w dół, zapada się, nie wciągasz go na siłę, on sam tutaj się wciąga do brzucha. A klatka poszerza się na boki. Na wydechach, które wykonujesz nosem, jogowo albo ustami jak w pilates, czujesz, że suwasz do siebie żebra, wyobrażasz sobie, że wiążesz niewidzialny gorset. Talia robi się bardziej zwarta. Z wdechami Rozszerzasz klatkę na boki, brzuch się zapada, jest aktywny, z wydechami zsuwasz żebra do siebie. Staraj się teraz wydłużać bardziej wydechy. Niech wydechy będą głębokie do maksymalnego, komfortowego rozszerzenia klatki, brzuch idzie w dół. Niech wydechy będą bardzo długie. Wyobraź sobie, jak na wydechu spuszczasz z ciała wszelkie napięcia, negatywne emocje i wszystko to, co zbędne. Z wydechami rozszerzaj klatkę, pępek idzie w dół, zapada się. Na wydechach nosem lub ustami zsuwaj łuki żeber do siebie i wydłużaj wyraźnie wydechy. Jakbyś chciał, chciała usunąć wszystko, co zbędne z ciała i z umysłu. Wdech poszerza klatkę, pępek idzie w dół. Wydech zsuwa żebra do siebie i ten wydech jest bardzo długi. I teraz jogini robią wydech nosem, a bardziej osoby pilatesowe wydech ustami, tak jak wam wygodnie, ale wdech robicie nosem. Z wdechem poszerzamy klatkę na boki, brzuch się zapada. Na wydechu zsuwasz łuki żeber do siebie. Z wdechem poszerzasz klatkę na boki, pępek idzie w dół, zapada się. Na wydechach zesuwasz łuki żeber do siebie. Wydechy są dłuższe od wdechów. Teraz zostań przez całą lekcję już w oddechach boczno-żebrowych i na początku wykonamy zwykłe skręty. Na wdechu dłonie przed serce, rozszerzasz klatkę, brzuch się zapada. Na wydechu zsuwasz żebra do siebie i rotujesz w klatce w prawą stronę. Przekładasz dłonie na prawo, zostajesz. Wdech rozszerzasz klatkę, rośnie szczupkiem głowy w górę wzdłuż linii kręgosłupa. Z długim wydechem zsuwasz żebra do siebie. I wdech, poszerzasz klatkę. Rośnie szczupkiem głowy w górę, wzdłuż linii kręgosłupa na wydechu suwasz łuki żeber do siebie. Z wdechem poszerzasz klatkę, rośnie szczupkiem głowy w górę, na wydechu suń łuki żeber do siebie, zrób bardzo powolny powrót do centrum. Z wdechem poszerzasz klatkę, brzuch się zapada, dajesz dłonie przed serce i teraz na wydechu suwasz łuki żeber do siebie i robisz skręt w lewą stronę. Przekładasz sobie dłonie na lewo. I teraz z wdechem poszerzasz klatkę na boki, brzuch się zapada, ciągniesz czubkiem głowy w górę wzdłuż linii kręgosłupa. Na wydechu suwasz łuki żeber do siebie, wydech jest długi. I z wdechem poszerzasz klatkę, brzuch się zapada, jesteś w rotacji w klatki piersiowej. I na wydechu suwasz sobie łuki żeber do siebie. I z wdechem jeszcze raz rozszerzasz klatkę, brzuch się zapada, rośnie szczupkiem głowy w górę wzdłuż linii kręgosłupa. Na wydechu powoli zsuwając łuki żeber do siebie, wracasz do centrum. Teraz przed nami protrakcja, retrakcja łopatek. Możesz zmienić typ siadu, jeśli masz ochotę. Nie będziemy wypychać brzucha. Ani bioder do przodu, nie będziemy robić lordozy w lędźwiach, nie będziesz wypychać klatki. Głowa, klatka, tłów są w jednej linii, oddech boczno-żebrowy, dajemy tylko ramiona do wysokości barków. Na wdechu będziesz rozszerzać klatkę, brzuch będzie się zapadał. Będziemy ciągnąć opuszkami palców dłoni do przodu i poszerzać łopatki. Rozszerzamy łopatki w protrakcji. Z wydechami będziesz suwać łuki żebra do siebie i będziesz ściągać tylko łopatki do pleców. Doklejamy je do pleców, nie wypychasz klatki, nie pogłębiasz lordozy w lędźwiach, tylko same ruchy łopatek. Zaczynamy. Wdech protrakcja żebra na boki brzuch się zapada, łopatki szeroko. I wydech retrakcja żebra do siebie, doklej łopatki do pleców, aż poczujesz pieczenie mięśni między łopatkami. I wdech, protrakcja 2, żebra szeroko, łopatki szeroko. I wydech, retrakcja żebra do siebie, ściągasz łopatki do pleców, czujesz ruch doklejenia łopatek do pleców. Wdech, protrakcja 3, łopatki szeroko, żebra szeroko, brzuch się zapada. I wydech, retrakcja, ściągasz łopatki do pleców, zsuwasz łuki, żeber do siebie, nie unosz barków w górę. I wydech protrakcja, łopatki, szeroko cztery, poszerzasz klatkę, brzuch się zapada. I wydech, retrakcja, żebra do siebie, ściągasz i doklejasz łopatki do pleców. I wydech, protrakcja, pięć, żebra na boki, brzuch się zapada, rozszerzasz łopatki. I wydech, suwasz żebra do siebie, ściągasz i doklejasz łopatki do pleców. I teraz wykonasz to samo w klęku podpartym, ale podłożysz sobie, popatrz, klocek układasz sobie na łopatkach. Jeśli ten klocek będzie się ruszał albo spadnie, to znaczy, że za bardzo... Poruszasz barkami, poruszasz się w klatce, w lędźwiach. Chodzi o to, żeby to był sam ruch łopatek. Doklej mocno dłonie do maty, doklej kolana do maty. Kolana mamy pod biodrami na szerokość bioder, dłonie mamy pod barkami i teraz zacznij odpychać się dłońmi od maty. Już zostaw ten ruch odepchnięcia dłońmi cały czas. Ustaw kręgosłup neutralnie, bez zapadania się w lędźwiach, bez okrągłych pleców. Głowa przed kręgosłupa, cały czas odpychasz się dłońmi od maty i tylko z wdechem żebra na boki brzuch się zapada, starasz się, odpychając mocniej dłońmi, rozsunąć łopatki szeroko w protrakcji. Na wydechu zsuwasz żebra do siebie i starasz się teraz dokleić łopatki do pleców, ale cały czas odpychasz się dłońmi. Mamy retrakcję łopatek. Czujesz pieczenie mięśni między łopatkami. I wdech, protrakcja, łopatki szeroko dwa. Oczywiście rozszerzasz klatkę, brzuch się zapada. Wydech, retrakcja, łopatki do pleców, Zsuwa łuki żeber do siebie. I wdech, protrakcja, łopatki szeroko trzy. Wydech, retrakcja, łopatki do pleców, pieką mięśnie między łopatkami. Wdech, protrakcja, łopatki szeroko cztery. I wydech, retrakcja łopatki do pleców, doklej, Pieką mięśnie między łopatkami. Wdech, protrakcja łopatki szeroko 5. I wydech, retrakcja, doklej łopatki do pleców. Wdech, protrakcja łopatki szeroko 6, już czujesz pracę mięśni między łopatkami. I wydech, retrakcja, doklej, zbliż łopatki do pleców. Wdech, protrakcja łopatki szeroko 7, wydech, retrakcja, zbliż doklej łopatki do pleców. Wdech, protrakcja łopatki szeroko 8, i wydech, retrakcja, doklej łopatki do pleców. I wdech, protrakcja łopatki szeroko 9, wydech, retrakcja, zbliż łopatki do pleców. Wdech protrakcja łopatki szeroko 10 pięknie i wydech retrakcja doklej łopatki do pleców. I teraz wdechem wyjść do protrakcji, zacznij kołysać się na boki odpychając mocno dłońmi od maty. Niech ruch kołysania idzie od dłoni w górę do barków, ale nie upuszczaj klocka. Łopatki w protrakcji, mocne centrum, ruch odpychania się od maty zawsze Pozostawi Twoje centrum, Twój kor aktywny. Także podczas naszych ćwiczeń odpychaj się od maty, oddychaj oddechem boczno- żebrowym. Teraz powolutku zatrzymaj się w centrum łopatki w protrakcji, unosimy kolana, przechodzimy do deski pod wiazkość ogonową. Twoim zadaniem będzie wykonać 5 razy protrakcję w desce. Bez zapadania się w lędźwiach, nogi, tłów, głowa w jednej linii i pięć razy retrakcję, dokleić łopatki do pleców bez zapadania się w lędźwiach, nie gubisz klocka. Uwaga, popraw pozycję, ja sobie przejdę bardziej na matę, żeby nie ślizgały mi się stopy. Mamy deskę, stopy na szerokość bioder, łopatki w protrakcji, cały czas mocno odpychasz się dłońmi od maty. I wdech, protrakcja raz wydech retrakcja doklej tylko łopatki do pleców nie zapadasz się w lędźwiach, wdech protrakcja łopatki szeroko dwa i wydech retrakcja doklej łopatki do pleców nie zapadasz się w lędźwiach, wdech protrakcja łopatki szeroko trzy i wydech retrakcja doklej łopatki do pleców nie zapadasz się w lędźwiach, wdech protrakcja łopatki szeroko cztery i wydech retrakcja do pleców nie zapadasz się w lędźwiach i wdech protrakcja łopatki szeroko pięć i wydech retrakcja do pleców nie zapadasz się w lędźwiach z wdechem protrakcja na wydechu klęk podparty poprawiamy sobie Klocek na łopatkach, teraz wzmocnimy pośladki i będziemy również unosić sobie jedno ramię. Będziesz doklejać łopatkę wyraźnie do pleców. Przy uniesieniu jednego ramienia nie pochylasz się na przeciwny bok, czyli trzymasz barki, biodra równo. Uwaga, zaczniemy od ramion. Klocek jest na łopatkach. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, kręgosłup neutralnie. Z wdechem protrakcja, łopatki szeroko, odepchnij się dłońmi od maty i na wydechu mocniej doklej lewą dłoń do maty. I teraz z wdechem odrywamy prawą dłoń, prostujemy prawe ramię, doklejasz prawą łopatkę do pleców. I na wydechu prawa dłoń idzie pod prawy bark, mocno dociskasz prawą dłoń do maty, łopatki, protrakcja. Wdech, odklejamy lewą dłoń, prostujemy lewe ramię, doklejasz lewą łopatkę do pleców. I na wydechu lewa dłoń idzie na matę, dociskasz ją do maty, łopatki, protrakcja. Drugi raz. Wdech prawe ramię w górę, doklej prawą łopatkę do pleców, odpychaj się lewą dłonią niekoło z ciałem. Wydech prawa dłoń pod prawy bark, dociśnij ją mocniej, łopatki w protrakcji. I wdech, lewe ramię w górę, mocno odpychasz się od prawej dłoni, doklejasz lewą łopatkę do pleców i wydech, lewa dłoń pod lewy bark, dociśnij ją, łopatki, protrakcja. Trzeci raz, wdech, prawe ramię w górę, odpychasz się od lewej dłoni, doklejasz prawą łopatkę do pleców, nie kołyszesz tłowiem, wydech, prawa dłoń na matę, dociśnij. Łopatka, łopatki w protrakcji i wdech, lewe ramię w górę, odpychasz się od prawej dłoni, doklejasz lewą łopatkę do pleców, nie kołysz tłobiem i wydech, lewa dłoń idzie pod lewy bark, dociśnij, łopatki w protrakcji. Uwaga, z klockiem na łopatkach podwin palce stóp, twoim zadaniem jest cały czas trzymać protrakcję łopatek, mocno odpychać się dłońmi od maty, unikać kołysania w biodrach oraz nie pozwolić, żeby spadł klocek. Będziemy unosić ugięte nogi w górę i napinać pośladki, wyrównasz biodra. Odepchnij się od maty, łopatki protrakcja. Wdech, prawa noga ugięta w kolanie w górze. dopóki czujesz napięcie w pośladku, nie zapadasz się wyraźnie w lędźwiach, wyrównaj biodra. Na wydechu prawe kolano wraca nam pod prawe biodro, łopatki protrakcja, odepchnij się dłońmi od maty. I wdech lewa noga ugięta w kolanie w górze. Dopóki napinasz lewy pośladek, nie zapadasz się w lędźwiach. Trzymaj równe biodra, odpychaj się od maty. I wydech lewe kolano idzie pod lewe biodro. Łopatki w protrakcji, powtarzamy. Wdech prawa noga ugięta w kolanie w górze. Napinasz wyraźnie prawy pośladek, odpychasz się od maty równe biodra. I wydech prawe kolano idzie nam. Pod prawe biodro. Łopatki, protrakcja, mocno odpychasz się dłońmi od maty. I wdech lewa noga ugięta w kolanie w górze, napinasz lewy pośladek, wyrównujesz biodra, nie zapadasz się w lędźwiach. I wydech lewe kolano idzie pod lewe biodro. Łopatki, w protrakcji odpychasz się od maty. Jeszcze po jednym razie. Wdech prawa noga ugięta w kolanie w górze, napinasz prawy pośladek, wyrównujesz biodra. I wydech. Prawe kolano idzie nam pod prawe biodro, łopatki w protrakcji. Ostatni raz wdech lewa noga ugięta w kolanie w górze. Napinasz lewy pośladek, wyrównujesz biodra. I wydech, lewe kolano idzie pod lewe biodro. Łopatki są w silnej protrakcji. Uwaga. Z kolejnym wdechem idziemy sobie do siadu na piętach. Na wydechu możesz przejść. Do dziecka na moment możesz odpocząć. Jeśli chcesz, możesz wykonać ramiona orła, prawy łokieć nad lewy, zahaczamy, opuszczamy barki w dół i rozciągamy nasze ramiona, mięśnie na mięśnie barków po mocnej pracy w podporze, którą mogliście poczuć. Nie zaokrąglasz pleców, nie wypychasz brzuchani ani klatki do przodu. Opuszczasz tylko łokcie w dół, wyrównujesz barki. Z wdechem czujesz rozciągnięcie w ramionach i barkach. Na wydechu oddalasz barki od uszu i rozluźniasz pozycję. I wdech rozciągnięcie w ramionach, w barkach. I wydech oddalasz barki od uszu, rozluźniasz pozycję. I jeszcze jeden wdech rozciągnięcie w ramionach, w barkach. I wydech oddal je od uszu, już rozluźni. Na wdechu otwórz klatkę. I z wydechem zmiana, lewy łokieć idzie w zgięcie prawego, splatasz ramiona, ramiona orła, opuszczasz barki w dół, opuszczasz łokcie w dół, wyrównujesz barki. Zostajemy. Wdech rozciągasz ramiona, rozciągasz barki, nie wypychasz brzucha, ani klatki do przodu. I wydech, oddalasz barki od uszu, rozluźniasz ramiona we pozycji. I wdech rozciągasz barki ramiona. Równe barki i wydech. Oddalasz barki od uszu, rozluźniasz ramiona w pozycji. Jeszcze jeden wdech, rozciągnięcie ramion barków, przyjemne i swobodne. I wydech, rozluźni, rozplącz ramiona. I teraz z wdechem ziewni przenieś dłonie za plecy. Możesz podłożyć sobie klocki pod dłonie, jeśli nie jesteś w stanie dokleić wnętrz dłoni do maty i zrotować przyjemnie barków na zewnątrz. Część osób doklei sobie tutaj dłonie do maty bez napięcia w nadgarstkach. Zacznij odpychać się dłońmi od maty. Rotuj barki na zewnątrz, zbliżaj łopatki w retrakcji do pleców. Z każdym wdechem poszerzasz klatkę, brzuch się zapada, czujesz miłe rozciągnięcie w klatce piersiowej, w przodach ramion. Na wydechach odpychasz się dłońmi od maty, czujesz miłe rozciągnięcie wnętrz dłoni, nad garstków oraz przedramion. Zostajemy na chwilę, otwieramy klatkę, za chwileczkę przed nami miks ćwiczeń z klockami. Rób tyle, ile możesz, zawsze możesz zostać w łagodniejszej pozycji. Najpierw będziemy otwierać klatkę piersiową, delikatnie ją rozciągać. Często dużo i długo siedzicie przed komputerami, zaokrąglacie plecy. Nasze ciała też potrzebują takiego biernego rozciągania, skupienia na oddechu. Te ćwiczenia pomieszamy sobie z unoszeniem pośladków w górę. I ze stabilizacją tłowia oraz wzmacnianiem mięśnia zębatego przedniego, mięśni skośnych, mięśnia prostego, mięśnia poprzecznego. Będziemy wzmacniać taśmę tylną, odpychając się kotkami od klocka, łopatkami od drugiego oraz tyłem, tyłem głowy od trzeciego klocka. Także w tej pozycji będziecie mieć raz retrakcję łopatek, za chwileczkę protrakcję i będziecie się starali nie kołysać miednicą i tłowiem. Można odpoczywać w każdym momencie. Uwaga! Już ustawimy sobie klocki. Jeden klocek dajemy średnią wysokością pod łopatki. Drugi, stabilny, największą wysokością pod tył głowy i podsuńcie go najkrótszym kantem, najkrótszą krawędzią w dół. Popatrzcie, nigdy nie dajemy tą średnią w ten sposób, bo przewróci nam się, ale dajecie ten klocek najkrótszą krawędzią w dół, pod tył głowy. Potowica będzie leżeć na górnym, stabilnym klocku. Nie kładźcie klocka na odcinku szyjnym. On leży na czaszce wygodnie. Klocek pod łopatkami musi leżeć gdzieś na dolnych krawędziach, łopatek bądź nieco wyżej, bez ucisku na odcinek lędźwiowy i bez ucisku na odcinek piersiowy, który wypchnie nam mocno klatkę w górę. Jeśli ten klocek będzie za twardy, zmieńcie go na dwa zwinięte, w rulony kocyki, na książki, na których położycie ręcznik. Połóżcie sobie coś miękkiego na klocek albo weźcie bolster do jogi. Trzeci klocek będzie leżał średnią wysokością pod naszymi ścięgnami Achillesa, tuż za piętami. Układamy się tak, żeby dolny klocek wyregulować sobie w każdym momencie i najważniejszy jest ten klocek pod łopatkami, uwaga, on musi być w wygodnej pozycji, w wygodnym miejscu, żeby nie uciskał nam za mocno na łopatki, na odcinek piersiowy, dolny klocek możecie sobie przesunąć zawsze, górny klocek podsuwamy pod potylicę, pod tył głowy, stawiamy pod czaszką stabilnie, żeby nie wchodził na odcinek szyjny i jeszcze korygujemy sobie ten pod łopatkami, żeby nas nie uciskał za mocno. Dolny klocek ustawiamy tak, żeby zahaczyć piętami o niego, żeby się nie kołysał. Możecie wyregulować jego odległość. Nie może być na piętach, ponieważ się przewróci w kierunku Waszej miednicy. I teraz w tej pozycji zostawiamy sobie nogi na dolnym klocku. Koregujemy klocek pod łopatkami, klocek pod tyłem głowy. Już czujesz miłe rozciągnięcie w klatce piersiowej. Rozkładasz tylko ramiona na boki i zostajesz tutaj. Koncentrując się na oddechach. Z wdechem poszerzasz żebra na boki, poszerzasz klatkę, rozciągasz przyjemnie ją, ale pępek się zapada, centrum jest aktywne. Na wydechach wsuwasz żebra do siebie, klatka lekko opada w dół, zapadasz się plecami w klocek, plecy idą też w kierunku maty. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada, rozciągasz klatkę piersiową przyjemnie. I wydech: Zesuwasz żebra do siebie, rozluźniasz plecy w pozycji. Z każdym wydechem staraj się oddalać barki od uszu. Jeśli w tej pozycji za mocno ciągną Cię ramiona, to możesz zmienić układ ramion, tak, żeby położyć dłonie na dolnych żebrach, łokcie oprzeć sobie na macie. Wtedy dodatkowo z wdechem czujesz poszerzanie klatki na boki. Czujesz jak pępek idzie w dół. Na wydechach czujesz, jak zesuwasz żebra do siebie, i w tej pozycji będziemy odpoczywać między naszymi cyklami asan i pozycji pilatesowo-jogowych na stabilny tłów, stabilne biodra, aktywny kol i taśmy tylną. Najpierw wybierz swoją pozycję, ramiona na boki albo dłonie na dolne żebra, i zostań tutaj, oddychając głęboko. Z każdym wydechem rozszerzasz klatkę, rozciągasz ją, lecz brzuch się zapada. Na wydechu zsuwasz żebra do siebie. Jeśli czujesz, że musisz jeszcze skorygować lekko podparcie pod głową, pod łopatkami, to ułóż klocki tak, żeby nie uciskały Cię na te miejsca, tylko żeby były podporą. Zostajemy na moment, oddychasz głęboko. I to jest taka fajna pozycja też liniogowa, która pomoże Ci rozciągnąć klatkę piersiową skutecznie. Możesz poprzestać na niej, jeśli czujesz, że masz ochotę być tu 20 minut, a możesz zaraz ze mną przejść do stabilizacji tłowia i większej aktywacji centrum. Dodatkowo, jeśli czujesz kujące punkty na czaszce, na potylicy, mięśnie podpotyliczne, to możesz sobie je wymasować na tym twardym klocku, ale lepiej zabezpieczyć go dłońmi, jeśli się kołysze. A masujemy te punkty, lekko przenosząc obciążenie... Raz na prawą, raz na lewą stronę głowy, dociskając bolesne punkty do klocka. Nie wykonuj gwałtownych ruchów szyją, żeby nie czuć napięcia w szyi, ani strzelania w kręgosłupie. To są bardzo małe, subtelne ruchy, które pomagają ci docisnąć kujące punkty spustowe na potlicy do klocka. I tutaj wchodzimy w odblokowanie taśmy tylnej, górnej części, masaż mięśni podpotylicznych. Także możesz wykonywać to ćwiczenie w otwieraniu klatki z masażem mięśni podpotelicznych, tak często, jak czujesz, że po długich godzinach siedzenia i zaokrąglania pleców, spinania klatki, potrzebujesz właśnie ją rozciągnąć w sposób bierny. Pamiętaj też, że możesz zamiast klocków wybrać książki, mieć głowę nieco niżej, możesz zamiast tego twardego klocka pod łopatkami wziąć boster do jogi albo zwinąć kocyk. Jeśli ten klocek jest za wysoko, to zwijaj jakiś kocyk albo ręcznik i spokojnie wybierz tutaj sprzęt, który nie będzie za mocno naciskał na Twoje łopatki. Uwaga! Teraz idziemy sobie do dłoni na dolnych żebrach. Złączcie wewnętrzne krawędzie stóp i zróbcie stopy flex, kierujemy palce stóp w górę, rotujemy uda do wewnątrz i napieramy achillesami na dolny klocek. Chciałabym, żebyście cały czas naciskali achillesami na ten klocek, żebyście oddychali oddechem boczno-żebrowym. Uwaga! Na wdechu unosimy miednicę, ustawiamy ją w linii z nogami i stłowiem. Z, z wydechem suwamy żebra do siebie, mocniejsza stabilizacja tłowia. I tutaj utrzymajcie się przez 10 sekund. Już poczujecie na przykład, czy ten klocek u góry nie zsuwa Wam się na odcinek szyjny i czy nie musicie czegoś poprawić. Ja czuję, że muszę przesunąć jeszcze trochę klocek pod tyłem głowy zaraz, żeby nie wchodził mi na odcinek szyjny. Schodzimy sobie na matę, korygujemy ustawienia klocków, być może ktoś musi skorygować pod kostkami, pod łopatkami, tak żeby nie kołysały się i były stabilne. Teraz z powrotem kładziemy dłonie na dolnych żebrach. Rotujemy uda do wewnątrz, łączymy wewnętrzne krawędzie stóp, dajemy stopy flex. Cały czas odpychajcie się achillesami od dolnego klocka, łopatkami od średniego i od górnego tyłem głowy. Równoważymy ciężar ciała, rozkładając go równomiernie między stopy, łopatki i tył głowy. Wdech żebra na boki, dociągnij mocniej pępek. I teraz na wydechu zsuń żebra do siebie, unieś miednicę w górę i już zostań. Odpychaj się achillesami od dolnego klocka. I z wdechem żebra na boki brzuch się zapada, rotujesz uda do wewnątrz. Wydech, suwasz tylko łuki żeber do siebie. Czujesz bardziej zwartą talię, mocniejszą pozycję, bardziej ustabilizowaną miednicę. Wdech, żebra na boki brzuch się zapada, mocniej odpychasz się achillesami od klocka. I wydech zasuwasz łoki żeber do siebie. Czujesz większą stabilizację miednicy i tłowia. Wydech, żebra na boki brzuch się zapada. Odpychasz się Achillesami od dolnego klocka. Rotuj uda do wewnątrz, ściskaj wewnętrzne krawędzie stóp. I wydech, zsuwaj żebra do siebie, i teraz dodaj lekkie napięcie w pośladkach, zepnij pośladki, żeby nie były całkowicie rozluźnione, ale nie pod kości ogonowej. Spinasz pośladki, możesz zobaczyć, czy się napinają dłońmi. I wydech żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się, achille sami od klocka czujesz już napięcie w łydkach, w tyłach nóg, pośladki pracują. I wydech, suń żebra do siebie i teraz staraj się dokleić też łopatki do pleców w retrakcji. Odpychaj się łokciami od maty. I wdech żebra na boki brzuch się zapada, aktywne przody, ut, aktywne tyły, nóg pośladki. Wydech, zsuwaj żebra do siebie, ściągaj łopatki do pleców w retrakcji. I jeszcze raz, wdech żebra na boki brzuch się zapada, aktywne tyły, nóg, przody, ut, aktywne pośladki. I wydech, zsuń żebra do siebie. Uwaga, doklej łopatki do pleców w retrakcji. Na wdechu tylko poszerz klatkę. Wciągnij teraz pępek wyraźnie. I z wydechem, zsuwając żebra do siebie, wróć pośladkami na matę. Rozluźnij na chwilę pozycję, puść palce stóp lekko na boki. Możesz rozłożyć ramiona na boki. Zamknij oczy. Koncentruj się na rozciąganiu klatki piersiowej na wdechach, ale pępek idzie w dół, jest aktywny. Na wydechach sowa żebra do siebie, klatka lekko się zapada, plecy opadają bardziej w dół do maty, zostajemy. Włącz oddech ujaj, szumiący w gardle. Z każdym wdechem rozciągaj klatkę przyjemnie, brzuch się zapada. Na wydechu rozluźnij klatkę plecy, zapadaj się ciałem w pozycję. Za nami wstępna. Deska odwrócona na trzech klockach, reverse plank, możemy ją tak nazwać. Za chwileczkę dodamy tutaj sobie nowe elementy, wznosy ramion, na przykład najpierw pojedyncze, później obydwa ramiona w górę, a później wznosy nóg. I chciałabym, żebyście robili tylko te warianty ćwiczeń, które możecie zrobić bez przewracania się klocków, kołysania waszej miednicy albo mocnego drżenia mięśni. Jeśli wejdziecie już w mocne drżenie mięśni albo poczujecie, że ciało się destabilizuje kołysze, to nie idziecie do mocniejszych wariantów pozycji, tylko wracacie pośladkami na matę, odpoczywacie i na razie wracacie do naszej sesji, wykonując tylko prostsze asany. Ok? Super. Znowu kładziemy sobie dłonie na dolnych żebrach, podpieramy się łokciami o matę. Teraz Stopy flex, złącz wewnętrzne krawędzie stóp, odpychaj się sami od klocka, zrotuj uda do wewnątrz, napnij przody ud. Weź wdech, rozszerz żebra na boki, dociągnij pępek i z wydechem zsuwając żebra do siebie wyjdź miednicą w górę. Rozłóż obciążenie równomiernie między stopy, łopatki, potylice Zostajemy. Wdech, żebra na boki, brzuch się zapada. Odpychasz się achillesami od klocka, rotujesz uda do wewnątrz, napinasz przody ud, napinasz pośladki. Z wydechem zsuwasz żebra do siebie, czujesz jak twoja miednica jest stabilna, a twoja talia bardziej zwarta. I wdech, żebra na boki, brzuch się zapada. Odpychasz się achillesami od klocka, tyły nóg są napięte, pośladki napięte, przody ud pracują. Z wydechem zsuwasz łuki żeber do siebie, czujesz stabilną miednicę, czujesz stabilny tłów. Uwaga, teraz kładziemy lewe ramię na macie obok, prawe ramię na macie i z wdechem poszerzając klatkę na boki, odpychając się achillesami od maty unosimy tylko prawe ramię do wysokości barku. Trzymasz obciążenie równomiernie między prawą lewą stronę, doklej prawą łopatkę do pleców. Na wydechu zsuwając żebra na stabilnej talii biodrach, odłóż prawe ramię na matę, dociśnij je do maty. I teraz z wdechem poszerzając klatkę na boki brzuch się zapada, idziemy lewym ramieniem w górę do wysokości barku, doklej lewą łopatkę do pleców, rozkładaj obciążenie równomiernie między prawą i lewą stronę ciała, na wydechu zsuwając żebra do siebie, powolutku zacznij ruch. Ramieniem w dół i doklej lewe ramię do maty. Powtarzamy. Wdech żebra na boki brzuch się zapada, prawe ramię góra. I wydech żebra do siebie, prawe ramię na matę doklej. I wdech żebra na boki brzuch się zapada, lewe ramię góra. I wydech żebra do siebie. Uwaga. Lewa dłoń na matę, do lewe ramię. Nie zapada się w lędźwiach, nie idź pośladkami w dół. I wdech żebra na boki brzuch się zapada, prawe ramię w górę, stabilny tłów miednica. I wydech żebra do siebie, wędrujemy prawym ramieniem w dół na matę. I wdech żebra na boki brzuch się zapada, lewe ramię w górę, stabilna miednica. I wydech żebra do siebie, stabilny tłów. Uwaga, to teraz zastanów się, czy możesz unieść obydwa ramiona w górę. Jeśli nie, wyjdź z pozycji, zejdź pośladkami już na matę, odpocznij. A jeśli możesz, mocniej odepchnij się achillesami od klocka z rotuj uda do wewnątrz. Z wdechem żebra na boki, brzuch aktywny. Idziemy sobie ramionami w górę, łopatki szeroko w protrakcji tym razem. I teraz na wydechu zsuwasz żebra do siebie, zostajesz, patrzysz w wygodny punkt na ścianę przed sobą, albo na stopy, albo na sufit. Na wdechu poszerzasz żebra, brzuch się zapada, odpychasz się achillesami od klocka, łopatkami od drugiego, tyłem głowy od trzeciego. I na wydechu zsuwasz żebra do siebie, łopatki szeroko w protrakcji, ciągniemy opuszkami palców, dłoni w górę. I wdech trzeci raz, żebra na boki, pępek się zapada, odpychasz się od klocków. Mocny, stabilny tłów I na wydechu zsuń, żebra do siebie. Powolutku wykonuj ruch ramion na matę, opuść pośladki na matę. Rozłóż ramiona na boki i odpocznij. Możesz odłożyć stopy z klocka, ale nie rusza się, tak żebyśmy mogli w każdej chwili wrócić Achillesami na niego. Możesz też skrzyżować sobie nogi, zmieniać ich splot. Skoncentruj się na chwilę na rozciąganiu klatki na wdechach. Na wydechach rozluźnij barki, oddalając je od uszu i zapadaj się ciałem w pozycję. Odpoczywamy, oczy zamknięte, ramiona luźne. Z wdechem tylko rozciągasz klatkę, rozpychasz żebra na boki przyjemnie. Na wydechach lekko zsuwasz żebra do siebie, rozluźniasz barki, rozluźniasz tłów i plecy. Oddychasz głęboko, szumiącym w gardle oddechem udżaj. Chwila ulgi, rozluźnienia. Możesz sobie przepleść nogi na splot przeciwny niż przed chwilą, tak żeby ciało nie pozostawało w tej samej pozycji cały czas. Za chwileczkę, jeśli nie unosisz ramion w górę, albo jeśli nie unosisz nóg, bo będziesz kołysać bardzo miednicą, wykonaj sobie zwykłą odwrotną deskę albo wróć. Do wariantu drugiego z unoszeniem ramion pojedynczo w górę. Uwaga, dłonie na dolne żebra, achillesy na dolny klocek. Stopy flex, łączymy wewnętrzne krawędzie stóp, napinamy przody ud, rotujemy uda do wewnątrz. Uwaga, na wdechu żebra na boki dociągasz pępek. I z wydechem suń Żebra do siebie, unieś miednicę, napnij pośladki, odpychaj się Achillesami od klocka, aktywna taśma tylna, tyły nóg napięte, pośladki napięte, plecy aktywne. I teraz z wdechem Żebra na boki brzuch się zapada. Z wydechem Żebra do siebie odpychasz się Achillesami od klocka, łopatkami od klocka, tyłem głowy od klocka. I z wydechem, jeśli możesz, żebra na boki brzuch aktywny, ramiona w górę, łopatki szeroko w protrakcji. I na wydechu idziemy sobie ramionami w dół na matę, żebra do siebie, łopatki w retrakcji do pleców. I z wdechem znowu żebra na boki brzuch aktywny ramiona w górę. Łopatki w protrakcji. Odpychasz się od klocków. I na wydechu żebra do siebie. Idziemy płynnym ruchem ramiona w dół. Łopatki ściągnij do retrakcji do pleców. I wdech żebra na boki, brzuch, aktywny ramiona góra. Uwaga, łopatki w protrakcji. I wydech, żebra do siebie, idziemy ramionami w dół, uwaga, ściśnij wewnętrzne krawędzie stóp, zwrotu uda do wewnątrz, napnij pośladki. I z wdechem żebra na boki, brzuch aktywny, łopatki protrakcje, idziemy w górę i teraz możesz zostać tu albo na wydechu prawe ramię idzie w górę, lewe w dół do linii tłowia, nie kołysz tłowiem. Z wdechem wróć sobie do centrum, żebra na boki, brzuch aktywny. Łopatki, protrakcja. Uwaga, dłonie patrzą wnętrzami do siebie. Na wydechu suń żebra do siebie, większa stabilizacja tłowia. Lewe ramię idzie w górę, prawe do linii ciała w dół. Nie opuszczaj bioder. I z wdechem tylko żebra na boki, brzuch się zapada. Wracamy sobie ramionami równolegle, powtarzamy. I wydech żebra do siebie, prawe ramię w górę, lewe w dół. Staraj się nie kołysać miednicą, obciążenie równomiernie, prawy lewy bok ciała. I na wdechu żebra na boki, brzuch się zapada. Wracamy sobie ramionami równolegle. I wydech żebra do siebie, lewe ramię w górę, prawe idzie w dół, nie kołysz miednicą, ciężar ciała równomiernie. Prawa lewa strona i wdech. Żebra na boki, brzuch aktywny. Wracamy sobie ramionami równolegle. I teraz tylko na wydechu wykonaj samą retrakcję łopatek ściągnij je do pleców, a na wdechu sama protrakcja łopatki szeroko. I wydech, retrakcja ściągamy same łopatki do pleców i wdech szeroko. I wydech, jeszcze raz retrakcja same łopatki do pleców i wdech szeroko. I na wydechu żebra do siebie, ramiona na matę. Uwaga, możesz zostać tu albo możesz oprzeć łokcie na macie, dłonie na dolnych żebrach. Popraw pozycję, napnij przody, ud, napnij pośladki, zrotuj uda do wewnątrz. Teraz staraj się eliminować ruchy kołysania miednicą. Odpychaj się albo całymi ramionami od maty, przed ramionami właściwie i dłoni, albo łokciami, mając dłonie na dolnych żebrach. Wybierz wygodną pozycję. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada. I wydech, mocniej wciskasz lewego achillesa w klocek, idziemy sobie prawą nogą ugiętą w kolanie do 90 stopni w górę. Nie kołyszesz biodrami, prawe biodro jest na równi z lewym. Wdech w górę, żebra na boki, brzuch się zapada. I na wydechu, żebra do siebie, prawa kostka, prawy achilles na klocek, wyrównaj pozycję. I wdech, żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się achillesami. Od klocka rotujesz uda do wewnątrz i wydech żebra do siebie mocniej dociskasz prawą kostkę. W klocek idziesz sobie lewą nogą ugiętą w kolanie w górę. Utrzymaj równe biodra. Wdech żebra na boki, brzuch aktywny. Odpychasz się prawą nogą od klocka. I wydech żebra do siebie powolutku, lewa kostka idzie na klocek, złącz wewnętrzne krawędzie stóp. zrotuj uda do wewnątrz, napnij pośladki. Powtarzamy. Wdech żebra na boki, brzuch aktywny, mocniej dociskasz lewą kostkę do klocka i teraz na wydechu żebra do siebie, prawa noga w górę. Wyrównuj biodra nie kołysz nimi. Wdech żebra na boki, brzuch aktywny, odpychasz się lewą kostką łokciami tyłem głowy. I wydech żebra do siebie, powolny ruch prawej kostki na klocek, wyrównaj miednicę. I z wdechem żebra na boki brzuch aktywny dociskasz mocniej prawą kostkę do klocka i wydech żebra do siebie, lewa noga ugięta w kolanie idzie w górę. Wyrównaj biodra. Wdech, żebra na boki, brzuch aktywny, odpychasz się prawą stopą, łokciami przed ramionami, tyłem głowy i na wydechu żebra do siebie wracasz lewą kostką na klocek, złącz wewnętrzne krawędzie stóp, zwrotuj uda do wewnątrz, wyrównaj miednicę. I wdech, żebra na boki, brzuch aktywny, odpychasz się lewą kostką od klocka i wydech, prawa noga w górę, równe biodra, żebra do siebie, stabilizujesz tłów. I wdech żebra na boki brzuch aktywny, odpychasz się stopą cały czas łopatkami tyłem głowy i wydech żebra do siebie powolutku, kładziemy prawą kostkę na klocek, wciskamy ją w niego, wdech żebra na boki brzuch aktywny odpychasz się cały czas od maty wciśnij prawą kostkę w klocek i wydech żebra do siebie idziemy lewą nogą w górę wyrównaj biodra, ustabilizuj tło w miednicę. i wdech żebra na boki brzuch aktywny odpychasz się prawą kostką łopatkami tyłem głowy, łokcie przed ramionami i teraz na wydechu żebra do siebie lewa kostka wraca na klocek łączysz wewnętrzne krawędzie stół, brotujesz uda do wewnątrz, wyrównujesz miednicę, wdech żebra na boki brzuch aktywny i na wydechu żebra do siebie wracamy sobie już na matę zdejmij nogi z dolnego klocka, skrzyżuj je wygodnie rozłóż ramiona na boki teraz puść już brzuch luźno yin yoga z wdechem Kieruj oddech do poszerzanej klatki, do unoszącego się brzucha. Z wydechem poczuj, jak brzuch i klatka opadają, rozluźniasz barki, oddalając je od uszu. Wdech robisz do klatki, rozciągasz ją, brzuch się unosi wyraźnie. Z długim wydechem rozluźniasz barki ramiona, zapadasz się plecami w klocki. Z każdym wdechem coraz bardziej rozciągaj klatkę piersiową przyjemnie, a na każdym wydechu rozluźnij barki ramiona, rozluźnij cały tył ciała. Oddech Ujjayi szumi w gardle, brzuch swobodnie się unosi, jest rozluźniony. Za chwileczkę intuicyjnie przepleć sobie nogi i zmieniaj ustawienia nóg, ale zostań w oddechach Ujjayi z dużą koncentracją na rozciąganiu klatki na każdym wdechu. To jest Twój czas, zostajesz. Oddychaj głęboko, swobodnie. Niech każdy wdech rozciąga klatkę, brzuch się unosi. Niech każdy wydech rozluźnia całe ciało. Poczuj, jak oddechy stają się powolne, jak płyną przez całe ciało. Poczuj duże natlenienie z każdym wdechem, rozciągnięcie żeber, klatki. Poczuj rozluźnienie ciała i umysłu z każdym wydechem, niech wydech będzie o wiele dłuższy od wdechu. Wdech przyjemnie dotlenia, rozciąga twoją klatkę. Każdy wydech jest bardzo długi, rozluźnia ciało, spuszcza z niego wszystkie napięcia. Możesz zostać tu o wiele dłużej, jeśli masz ochotę, ale jeśli będziesz już wychodzić później lub razem ze mną, po prostu postaw sobie stopy na macie, połóż przedramiona na macie, przyciągnij lekko podbródek do mostka, weź wdech, odepchnij się tyłami przedramion od maty i na wydechu mocno zsuwając żebra z głośnym przez usta, wyjdź lekko w górę, Przesuń sobie łokcie bardziej pod barki i za nie. Możesz teraz powolutku zacząć już odpychać się dłońmi. Wychodź w górę bardzo, bardzo powoli i najpierw obejmij się pod kolanami. Zostań przez chwilę z okrągłymi plecami, podbródek do mostka, wydłużony tył szyi. Dajemy odpocząć plecom, które poczuły pracę w leżeniu na klockach. Oddychamy bardzo głęboko do brzucha, do klatki. Możesz zostać tu tak długo, jak potrzebuje tego Twoje ciało. Jak poczujesz, że plecy się rozluźniają, możesz przejść do kolejnych pozycji rozluźniających, czyli tutaj konkretnie do skłonu do gąsienicy z inyogi. Najlepiej z dwoma klockami pod kolanami i jednym. Pod czołem. Najlepiej postawić sobie ten jeden klocek, popatrz na tych, które kładziesz pod kolanami i zaokrąglić na początku tylko górne plecy. Możesz też lekko dać kolana na boki, jak w pozycji motyla. Okrągłe tylko górne plecy, czoło na klocku, miłe rozciąganie, gąsienica. Sin yogi, być może motyl, bardziej otwarte biodra z kolanami na boki. Zostajesz tu tak długo, dopóki poczujesz miłe rozluźnienie, rozciągnięcie w taśmie tylnej, czyli przez kark, środek pleców, bezpieczenia w lędźwiach, aż po kość krzyżową. Później możesz pogłębić sobie skłon, jeśli masz ochotę, możesz na przykład zrezygnować z klocków. Albo z klocka pod czołem i schodzić coraz niżej, ale pamiętaj, żeby nie naciągać za mocno pleców i taśmy tylnej w kontrpozycji do lekkiego wygięcia w tył na klockach, czyli do poprzedniej asany. Zostajesz do uczucia miłego rozluźnienia, rozprężenia w karku, szyi, w plecach. I później po prostu wychodzisz sobie z pozycji. Przechodzisz do siawasany na matę, odpoczywasz tyle, ile potrzebuje tego Twoje ciało. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą praktykę jogi stabilizującej tłów. Zapraszam na kolejne lekcje. Widzimy się na matach. Namaste.